Cześć, siemano, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2000. No, Farming 22, no. Wiem, to o to chodzi. Oczywiście, M-Click, kolejny odcinek, czy jest ty. Pierwszy? Chyba tak. No i dzisiaj kosimy. Kosimy dzisiaj. Kosimy tą pszenicę. Na tam gdzie Trexel stoi, nowa maszyna wypożyczona, którą będziemy używać w kolejnej części odcinka. Słomy mam, więc na razie czekam. A w późniejszej części odcinka będziemy to wszystkie te trzy pola łączyć. No i poza odcinkiem sobie zobaczycie, jak będzie wyglądać całość tutaj tego, bo ten ruch będę zakupował. Bo siana chyba mam wystarczająco, a łąkę sobie capnę. Gdzie sobie capnąć łąkę? Jakie mam pola? Ja mam takie pola. Chyba 43 sobie walnę łąkę. No to taki klinik. Myślę, że tam sobie walnę łąkę. No tak, myślę, że tam sobie walnę łąkę. A te wchodzi fajne pole, bo tutaj żołnierz stoi, tam stoi. Oj, tu stoi nawet wózek jeszcze do żołnierza. Znaczy do kombajna oczywiście, żeby nie było. John Deere, nasz nowy, mój nowy nabytek z poprzedniego odcinka. Oczywiście dalej sierpień męczymy. I będziemy go męczyć jeszcze ze dwa odcinki, jak nic. Bo w kolejnym odcinku będziemy walić akcję siewy. A trzy, no może być na trzy w sumie czas. O, 4 tony przejazdy, więc 3 przejazdy i będzie pełny zbiornik. Się gdzieś przetniemy, tylko trochę nie wyrobiłem. No i dobra, jest dzisiaj 11 stycznia, środa. A ten film będzie na 16 stycznia, na poniedziałek. No więc, no spokojnie, sobie leci, te odcinki sobie lecą. Znaczy, no spokojnie, no w sumie bardziej ten czas zapierdziela. A odcinków mało. No bo co to jest raz na 3 tygodnie jest seria, no to... To jest, powiem wam, 12 odcinków rocznie. Tam 13. Coś takiego. Czekaj, 52 na 3 ile? Nie da się tego podzielić, ale... No ale tak z przecinkiem wyjdzie. 52 tygodnie jest. Podzielić na 3. No to 17 odcinków jest rocznie. No, przy 17 odcinków to całe sobie zrobić. Parę sezonów. Przez 17 odcinków jestem w stanie zrobić może 3 sezony. Kuspe? A, to ten na jedynce jest zablokowany. Pewnie osłupa. A wręcz na pewno. No i dobra, trzeba będzie jechać zaraz osłupać. Czy no nie po tym przejeździe, ale... Ale raczej do końca nie odeja. No, nie, fen, jaki ten. Kejsik się tu ładnie sypie. Sobie puszczę pracownika na chwilę. Dobra, zdradziłem wam co będzie dalej. W sumie to już mówiłem, że będzie powiększanie pola, więc... Dobra, muszę sobie pomóc, bo... A, bo ten sukces się przejedzie. No zajebiście twórcy gry zrobili te pole. W takim razie. Że słup na pole nachodzi. W sensie pole... No dobrze powiedziałem. Dobra, Waltrę trzeba wziąć i trzeba podjechać do Jindira. O, nowe ślady sobie zrobić na polu przy okazji. No to nie o to chodzi. Wiem, że pomocnik jak naprawdę pewnie zbiorę. Wiem, bo sam go puszczałem. Ale zarobi się na M-Clicku gra. A, widzicie, teraz pracownik nie miał śladów, nie ma, no ale dobra. Bo nie chciałem tracić czasu, żeby jak nie będzie. Po prostu, aby było koszone, tak. A to, że nie ma śladów, no to trudno to. Się przeżyje jakoś. Dobra, ten tam zaraz będzie miał koniec, więc zaraz go na 50 przeprowadzę.
A czy puszczę mu... No, pracownika mu puszczę, żeby przyjechał na... No i mam 40 FPS-ków. Więc na spokojnie. Tutaj niestety do torów nie można się dobrać. A szkoda. Bo by można było jeszcze teren na teren to wyciągnąć. Jeszcze jest dobre. Raz. Dobre 5-6 pługów by jeszcze dało radę uratować tutaj. Ale że się nie da, to się nie ma. Oczywiście później będę musiał ozdobić tutaj trochę. Trochę jakichś krzaczków dodać. Parę jakichś drzewek mniejszych. Żeby to jakoś w miarę wyglądało. Ale na razie mnie nie stać. Więc nie będę tego robił. A kredytu też nie mogę brać. Bo... A mogę. Coś, że miał kupić tutaj, ale nie wiem co, bo John Deere stał na sklepie, ale ja nawet nie wiem co ja miałem kupić, serio. Coś miałem kupić, ale nie wiem co. Wszedłem sobie na ten i na tej wojnie sprawdzałem, nie wiedziałem co miałem, nie wiem co miałem kupić nawet. Więc no, miało być coś nowego, ale nie wiem, ale nie będzie, bo nie wiem co to miało być, serio. No bo to jest tak, że dawno nie grałem tutaj, no bo ja grałem ostatni raz w grudniu na tym sejwie. Więc trochę się zapomniało, co tu było robione. Ja wszedłem, patrzę, kombajny stały na polu, a, trzeba będzie żniwa robić, tyle wiedziałem. Tyle wiedziałem, nic więcej. Skosimy szybko sobie te drzewa, raz, dwa też usuniemy, no bo tą maszyną zaraz musi się drzewo usuwać. Zaraz wam pokażę, jak to działa. Mamy 6-7 minut, no to trochę kosimy sobie do 10 minut. To będzie akurat tutaj walnięte, tak mi się wydaje. No tam jeszcze chyba ze 3 przejazdy zostały. Coś takiego. O, poziom jedzie tam w tle, daleko, daleko. Więc zarobi się. No, a w kolejnym odcinku co będziemy robić? Co będę robił? Będę pokażę wam te pole tutaj, jak będzie zrobione. Jeszcze sam nie wiem, jak ja to zrobię te pole, ale... Mniej więcej wiem, jak ona ma iść. I to będzie fajne, duże pole rzepaku tutaj. Oczywiście poza odcinkiem sobie wszystko wyoram ładnie. Dobra, dobra, zapisy, zapisy. Wiem, że nie wyłączaj komputera. Nie musisz mi tego przypominać. A w farmingu mam 360 godzin. No, bo... Mam tyle. Bo... To głównie dzięki temu, że zaczęliśmy grać tam trochę... Teraz już nie gramy, ale... Znaczy, aktualnie nie gramy. O, może źle to powiedziałem. Żeby nie zara nie było. Jakiś komentarzy, że żeśmy się rozeszli z kurkiem czy coś. A i wracając na się kruk za płotem, to... No, że trochę... Dziwnie to się czuje, tak? Bo na odcinkach jest na przykład... Bo odcinki są ze świąt. Bo to w święta było nagrywane. 20 tam 5 grudnia. A jest publikowane dopiero teraz, więc... Tak to sobie jakoś... Leci powolutku, nie? Dobra. Czy ten tam skończył? Skończył, dobra. Nie stwórz pracy, tylko przejedź. Mogę od razu kliknąć. Walniemy sobie tutaj. Pojedziesz? Czy mam ci pomóc? Pojedź. Sam myślałem, że to będę pojedzie. No i dobra. Stój, 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 stój. Tu było pole jest niezrobione. To, że ten narożnik jest niezrobiony. A, widzisz, ta? By pojechał. Bo coś mi nie pasowało, że kuspy wyskoczył, że jest koniec roboty. A nie wyskoczyło, że pole jest zrobione w 100%, nie? Kontrakt na pracę jest zrealizowany w 97%. Nie gadaj, że te Żydy będą się poprawiać. Wszystkie. Tu już pewnie nie ma co poprawić. O, tutaj ten łuk może. No
Dawaj, 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 jak chcę na kolejne pole. No. I teraz odbierz. Dobra, nie ma nic nowego, to teraz wszystkim sobie nie mogę puścić, mi przejeść. Dobra, 20 ton jest, jest. Dobra, już dalej nie będę kończył tego pola. Ktoś wysypie tutaj John Deere'a i puszczę go na te dwa przejazdy ostatnie. Tak trzeba będzie zrobić. Puszczę go tutaj po prostu i tyle. Walter pojadę wysypać, a John Deere'a puszczę tutaj na tej kosie. No i takie odcinki są chyba najlepsze. Troszeczkę żniw, troszeczkę ogarniania innych rzeczy. Sorry, że tak w jedno miejsce sypia, ale wiecie, to jest na szybko i to jest farming, więc... Nieważne. 2 godziny już ma kombajn. A ten tam grzeje, grzeje, dobra. W sumie, tak patrzę na tego klika, też jest... Ciul pól jest tutaj do kupienia. I do roboty też jest dużo. Więc jeżeli to się nie zmieni, że będzie się pojawiać raz na 3 tygodnie, to ja tu jeszcze tą serię mogę 10 lat ciągnąć. Tak naprawdę. Muszę coś zrobić z tym. Dobra. Mam chyba genialny plan, ale nie będę go zdradzał. Jak zrobić, żeby Enkryk się więcej razy pojawił w tygodniu? Na przykład 2 razy. Tylko dobra, nie wiem czy to wypali. Bo chciałem zrobić, że co 2 tygodnie na przykład by się pojawił z... na przemian z Dawidem albo Orzakiem, tak? No ale stwierdziłem, że wtedy to by było 3 dni pod rząd Farming 22. Muszę to jeszcze przemyśleć dokładnie, jak to zrobić. Żeby M-Click się więcej pojawił, no bo M-Clicka się fajnie nagrywa. I też M-Click wyświetlenia robi nawet. W sumie będzie PS2 nawet spoko robi, zaczęła robić wyświetlenia. Dobra, tutaj jest tak. Dobra, to pokażę od razu tę maszynę. W sumie od razu się zajmę za to. Ona działa jak w 19, tylko że w 19 tyle by nie było. I ona zajebiście działa. Całe drzewo ścina na raz, tylko trzeba wtedy pieniędzy pociąć. Ale to logicznie. Przy okazji jeszcze biur, bo tak się zbiera, więc... Więc jakieś tam drobne pieniądze jeszcze się za to dostanie. A tych drzew będzie sporo do usuwania. Tam za drugą stroną. Co się mówi? Po drugiej stronie rowu, o! Szukałem tego słowa. W sensie wiedziałem, że rów, ale nie wiedziałem, jak to powiedzieć, ale... Ktoś tu się jeszcze piły? Nie. Dobra, to drzewo tutaj wielkie. Rzuca mi cień. O, zaraz się jasi zrobiło. Kurczę, zakończył pra... A to ten komuś. Dobra, zaraz. A biury po ile są? No, nie wiem, po ile są biury, szczerze mówiąc. To taka tam dodatkowa rzecz do sprzedaży. Ale myślę, że warto, bo tutaj jest nawet dosyć dużo tych drzew i tutaj będzie dużo do wycinania. Nie wiem, jak ten teren tam wygląda dokładnie, ale myślę, że spoko można byłoby tam pola zrobić w tym lesie. Więc sprzedać te wióry z tej maszynki idealnie idzie.
To małe drzewko też by zawsze, bo ono mi tutaj będzie przeszkadzać. Teraz to można lecieć inaczej. To taka dodatkowa robota była. Coś na godzinę jedzie? No, spoko. No i dobra, nic tutaj, bo to na polu nie będzie przeszkadzał. Ten mi tu. A to nie ten. Który mi uroga, że skończył pracę? Który jeździ na Cosplayer? To nie wiem. Ej, serio, nie wiem. Dobra, zaraz to zobaczę. Stwórz pracę, nie przejść, tylko co to prace polowe. I będę tylko pracę polowe. Tak i ogień. Lądy? A na zwykłym pracowniku jechał, tylko że zaliczył to pod cosplaya. Dobra. Nie wiem, ile gender ma miejsca jeszcze. Gender ma dużo miejsca. Kejzik 7,5 godziny. Trochę starszy kombajn na moim gospodarstwie, ale to jest zajebiste. Wydam, że teraz więcej genderem jeżdżę, no bo ma większy header, to raz. Ale to nie ze względu na to, że ma większy header, po prostu jest nowszy. Oj. Po prostu jest nowy. Kupiony był tam chyba ze 3 odcinki temu. Ale cieszy mnie to, że kupuję tutaj w tę stronę pola. I tutaj jeszcze 56 chcę kupić, żeby to już połączyć. Tutaj mieć fajne pole duże. Jak to połączy, to będzie zarąbisty duży kawałek. Wtedy ten case się przyda. W sumie już się przydaje ten case. No bo dwa pola jak są do koszenia, to już jest co robić. W sumie już jest trochę do koszenia, nie? No to tutaj będzie jedno, bo to będzie łąka. Ale tu będzie duże pole, tu będzie duże pole. Tylko jest na przykład jakby to gościł a John Deere to. No, dużo pól jeszcze jest do kupienia na tej mapie. Dobra, niech tak stoi i idę do John Deere'a, bo... Chciałem wam trochę pokazać tego powiększenia. Jest 17 minuta, więc... Chciałbym tak chociaż 10 minut... Chciałem całe pole tego orać. A czy tu jest dużo do wyorania? No tutaj te... Tutaj do drogi trochę jest do zaorania, do przeorania. Bo tutaj od... Skupu nie ma nic. A i trzeba wreszcie ruszyć tę produkcję, mam chyba kupić tę olejarnię, bo chcę zacząć. Chyba ten olej sącznikowy mnie bardzo kusi, żeby robić. Bo olej sącznikowy chyba jest bardziej opłacalny. Niż rzepakowy. Chcę zaraz to zobaczę. W sensie opłacalny. No, chodzi o cenę, która jest droższa. Nie sklep, tylko Escape miałem kliknąć. I tutaj. Ceny. Słoneczniki nie. A zobaczymy, co to słonecznik. 2600 jest dzisiaj. No, a słonecznik jest taki 2800, coś takiego. Olej słonecznikowy. 6500 niby najwyższa. A rzepakowy? Nie, to że to słonecznikowy się bardziej opłaca robić. Więc trzeba kupić olejarnię. Kurde, czemu się muszę myśleć? Trzeba olejarnię kupić. Na górze młyn. Piekarnię i mleczarnię. Mleczarnię z wiadomego powodu. Żeby robić sobie masełko. I czekoladę. No, masełko i czekoladę. A i cukrownię trzeba będzie postawić. Bo chyba do czekolady trzeba cukru. No wręcz na pewno, tak mi się wydaje. Nie pamiętam.
Znaczy nawet logicznie by było, żeby doczekała by dalej cukier, nie? Czy, o! Czy będzie jakaś nowa seria z Bleskiej Dwójki, na przykład w Platinum Expansion z lasu? Nie wiem. Wszystko w kontu muszę sobie zmienić na jeden. Tutaj też. No, muszę to zmienić sobie na jeden. Nie zmieniłem. No dobra, trzeba to przeorać, ale... A, bo teraz jest odpalona, dlatego mi się dzieje na inspektorze. No właśnie, inspektora wyzwania, tego nie powiedziałem. Ale zresztą to można było zauważyć. Kto gra farminga, to powinien zauważyć to od razu. Zresztą to nawet widać było po odcinkach, że wcześniej nic nie było po na lewym rogu, a nagle się pojawiło. Makornik 15 na godzinę jeździ. O, 300 punktów już zrobił. Z 450, więc spoko, spoko. A ja sobie tutaj dalej działa. A ja tutaj muszę trawą tu poprawić, bo tutaj trochę za głęboko się worałem w jednym miejscu. Ale to poza odcinkiem, bo teraz nie ma czasu na takie rzeczy. No nie fajnie się orki robi. Muszę się fajnie robi orkę farmingu. To tekstury to jest coś pięknego. No to nie chodzi o tekstury, tylko... Znaczy tekstury też w sumie robotę robią. W sumie to głównie tekstury robią robotę. No to orka zajebiście wygląda. No ale chodziło o to, że ja lubię powiększyć pola. I w 2020 się to podoba, że od razu na mapie się pojawia fizyczny kształt pola, tak? A nie jak w 19 było, że mapa była nie tylko nie. Jak to się mówi? Nietykalna. Nieruszona, o. Że wszystko było tak samo. I dopiero pod wzrostem było widać. Czyli tam, gdzie jest zebrane, zasiane, zaorane, tak? To dopiero było widać, jakie to pole ma kształt. Więc to takie. Jest bardzo dobre, co zrobione jest w SDBC. Że ta mapa automatycznie się aktualizuje. Na żywo dosłownie. No, ona się na żywo aktualizuje. To, jak przełożysz, to zaraz się to pojawi na mapie. Oczywiście chodzi o nowy teren. Bo jak zwykłe pole będzie się orkę robić na zwykłym polu, no to wiadomo, że nie będzie się pojawiać. Nie? Więc to jest fajna opcja. Fajna rzecz, o. Dobra. No i ogień. Jakoś to idzie sobie. A ja wiem chyba, co ja chciałem kupić. Ale ja nie mam tego moda chyba zaznaczony. No wręcz na pewno nie. Chciałem sobie Lidarda kupić, tego. Tego co miałem w tym. W 19. Subsidera. Jest chyba 6-metrowego. Bo tutaj w tym farmingu jest konfiguracja albo 6 albo 9 metrów. Ale myślę, że 6 by wystarczyła. Słyszę, że tak wielkich, tak dużo nie mam do tworzenia pól. Tutaj ewentualnie było trochę do pojrzenia, ale to się da. No, na razie będę się długo męczył. Miało być dodane. Taki był chyba plan, żeby to kupić, ale nie wiem, no po prostu zapomniałem. Teraz mi się dopiero przypomniało, jak tutaj na porę sobie przybiegłem. Że tu pług stoi. Jonder na wolnych obrotach tam nawet nie czuję tego pługa. 25 minut, no. Nie wiem, czy jeszcze coś wyorać. Czy zakończyć odcinek. O, tą drogę sobie tutaj zrobię. Tą część pola.
Tutaj też będzie taki, można powiedzieć, że prosty kącik, który w miarę sprawnie pójdzie. Chociaż to nie jest kształt prostokąta, ale wita rozumnika. Nie 94, tylko 90 stopni. Dobra, trzeba opuścić pół. Przeorać ten przejazd i będzie luks. No i tutaj będzie fajne pole zrobione już. A przy to te 1,5 pługa więcej, co jest przeorane, tak? Więc zawsze te 8 skip więcej. I tak to wygląda. Dobra, tutaj tak. Kotki 2. Nowa karta. Teraz tak. Ten ty krowny chyba postawię w tym samym miejscu, co ma kasolet. No bo to takie spoko miejsce, a tu jest taki pusty plac używany. Więc myślę, że jakby to dobrze stawił. No, mnie tam zanim się to wyglądało. Dobra. Teraz muszę się zabrać za ten teren powoli. Chyba, że miałem plan kupić łąkę 71. Też mogło tak być. A! No, 700 tysięcy. Co pozdrawiam, nie? Ciekawe skąd to wezmę. Znaczy, no nie cały, bo tam 680. Ja nawet chyba takiego kredytu nie mogę wziąć. Mam kontrakt na pracę polową, został zrealizowany. Więc zarobiliście. Wiem, że jak dojdzie do końca, to będzie mi mrugał zaraz, że ten... że zakończył pracę, no ale dobra, niech tak będzie. Nie chcę się już go wyłączać. Pomęczymy się te 5 minut. Czy 5 minut? Te 3 minuty się pomęczymy. Jeszcze na tym komunikacie. I wtedy zakończę odcinek, bo będzie akurat 30 minut. Będzie trochę żyw. Trochę połączenia pola, więc... myślę, że nie zanudziłem chyba zbytnio na tym odcinku. Nie, no muszę się przespać z tym. Z tym M-clickiem. No chciałbym chyba M-click najwięcej wrzucać. Wiadomo, że... tylko, że wtedy bym musiał na okrągłe na M-clicku grać, to też tak. Gdyby miał być 2 razy w tygodniu. Niedziela, ewentualnie niedziela. Że w 91 dodatkowy odcinek z M-clicka byłby w niedzielę. Gdyby przyleciało to sobie 3 tygodnie... teraz tak by było, że 3 tygodnie. Nie wiem. Muszę to przemyśleć. Ale nie, czwartek odpada. Czwartek odpada, bo... bo czwartek to jest między środą a piątkiem, tak? A wiadomo, że w środę i w piątek jest krótki za płotem. Więc... nie wiem, jak dużo będę miał nagrane tego kruka. Jak będę miał dużo nagrane, będzie kruk, tak? A jak już na przykład będzie tam samo tylko 2 odcinki, no to kruk będzie w piątek publikowany, a M-click będzie publikowany jeszcze w środę. Nie, no bo ja chcę przydusić tego M-clicka troszeczkę, serio. Żeby być bliżej końca. Być bardziej rozwinięty. Czyli... albo nie wiem. Dobra. Muszę na tym pomyśleć.
Czy zrobić taki... Dobra, nie wiem. Nie lepiej jakbym miał samą 22 na kanale, ale to trochę nie wyjdzie tu. Dobra, nie wiem. No. Co? O! Co? Ho, nie zdążyłem się nawrócić, pociąg przerwał. No. To ładnie, jak to zrobię. A godzin mam na tym serwerze? Cztery osiem. Nie, na hektary dochodzą, bo widać, że nie staje w miejscu. Jakbym stał w miejscu, no to by gorzej by było. Ale Max Krem, tutaj by musiał to dwa pole szybko. Co? Wiem, że jest. Dobra. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, cześć, pa.